Przed chwilą Warszawa usłyszała komunikat wojenny Dowództwa Obrony Warszawy. Usłyszała go nie tylko Warszawa. Usłyszał go cały świat, albowiem te słowa, które idą stąd z Radia Polskiego, idą przez krótkofalówki i obejmują prawie że całą kulę ziemską. Komunikat dzisiejszy mówi, iż na przedpolu zachodnim posunęliśmy się naprzód. Nabraliśmy znowu więcej powietrza. Odczuwa to zaraz Warszawa. Wszyscy wiemy, iż dzisiaj na aprowizacji bardzośmy zyskali. Każde posunięcie się naprzód naszych oddziałów pod tym względem bardzo sytuację Warszawy poprawia. Na odcinku tym umocniliśmy się i tam rozpoczęły się walki, gdzie nacieraliśmy na zgrupowania czołgów, które zmuszone zostały do cofnięcia się. Tam też doszła do głosu nasza kawaleria. Jest to w związku z nawiązaniem łączności oddziałów Warszawy z oddziałami idącymi od zachodu. Kawaleria nasza zniszczyła i rozpędziła zgrupowanie oddziałów zmotoryzowanych, świetnie się spisujących. Na Pradze znowuż odbiliśmy wszystkie natarcia. Pod Utratą oddziały niemieckie po silnym przygotowaniu artyleryjskim przeszły do szturmu na Bagnety. I znowuż okazało się, jak już tylokrotnie, że tam, gdzie żołnierz ma nasz do czynienia z piechotą niemiecką, nie tylko jej nie ustępuje, ale góruje nad nią. Ten szturm na Bagnety został pochwytony, żołnierz nasz wyskoczył z okopów, podjął ten szturm, podjął atak na Bagnety, odrzucił nieprzyjaciela. W tej właśnie walce zdobyliśmy 3 ciężkie karabiny i 7 ręcznych karabinów maszynowych, zadając nieprzyjacielowi bardzo ciężkie straty. Poza tym mieliśmy w ciągu dnia dzisiejszego naloty samolotów. Proszę nie mieć do mnie pretensji, że wczoraj i przedwczoraj mówiłem o tym, iż prawdopodobnie z tymi nalotami nie będziemy mieli do czynienia. Faktem jest, i potwierdza się to ze wszystkich źródeł, komunikaty niemieckie zresztą mówią o tym wyraźnie, iż lotnictwo ich skończyło swoją rolę w Polsce i przenosi się gdzie indziej. Ale oczywiście coś z tych tysięcy maszyn, które były tutaj zgrupowane na całym polskim froncie, musiało przecież zostać. I te resztki jeszcze, które tu zostały, od czasu do czasu będą nam dawały znać o sobie. Odbyły się dzisiaj na Warszawę 3 naloty. Do południa był nalot rozpoznawczy, wczesnym popołudniu nalot na kierunku na Bielany, gdzie huczały bomby, a później w godzinach popołudniowych, 5, 6, odbył się nalot już na centrum miasta. Brało w nim udział około 40 samolotów. Z tego zostało zestrzelonych przez ogień naszej artylerii przeciwlotniczej 7 samolotów. Mieliśmy poza tym w ciągu popołudniowych godzin ogień artyleryjski. Znowuż ciężkie granaty i szrapnelogranaty biły w mury miasta, znowuż rozrywały miasto, te mury, znowuż raniły i zabijały. Ogień był kierowany bezpośrednio na centrum miasta. Teraz, kiedy te słowa słyszy Warszawa, słyszy jednocześnie rozgrywający się bój. Na Pragę i na Wolę idzie silne natarcie nieprzyjacielskie. Słyszy go cała Warszawa. Słyszy ogień artyleryjski, słyszy eksplozję granatów, słyszy eksplozję szrapneli, dochodzi do niej pogłos karabinów maszynowych, ostry głos ognia palby karabinowej. Wie o tym, że żołnierz się bije. Warszawa słucha. Warszawa słucha i ten żołnierz, który bije się w tej chwili, który w ulewie ognia stoi nieustraszony,
który odpowiada ogniem na ogień, który się nie cofa, który zaciśniętymi zębami trwa na swoich pozycjach, musi czuć za sobą Warszawę mocną, zespoloną z nim, zjednoczoną. Oddech Warszawy, oddech nocny miasta musi być oddechem spokojnym, równym, człowieka pewnego siebie, człowieka nietarganego niepokojem, gdyż niepokój, gdyż gorączka, którą by Warszawa przeżywała, musiałby się udzielać żołnierzowi. Żołnierz musi za sobą czuć spokój tego miasta, którego broni. Jeśli Warszawa jest spokojna, a jest spokojna, to i ten spokój opanowuje żołnierza. Trzeba o nim pamiętać, o tej pierwszej linii, walczącej od wielu dni i od wielu nocy, walczącej teraz w głuchym oskłoskocie ognia artyleryjskiego. Niechaj tam, na Pragę i na Wolę, dotrą jutro kobiety polskie, dotrą warszawianki. To nic, że Praga daleko. Żołnierz musi czuć, musi widzieć, że Warszawa jest mu wdzięczna za jego ciężką pracę bojową. Komunikat dzisiejszy został odczytany w późnych godzinach. Oficerowie, pochłonięci pracą dowodzenia, nie mają w takich godzinach czasu na zestawianie wyników dnia i nocy ubiegłej. Przecież na nich odpowiedzialność ciąży. Jeszcze jedna noc nie przespana. On też w ciężkim boju pracuje. Idzie pod ogień, idzie pod ulewę ognia bitego z naszych karabinów maszynowych, z naszej artylerii, z naszej ręcznej palby. Szuka ten nieprzyjaciel słabego miejsca. Stara się, ażeby tam natychmiast wedrzeć, uderzyć czy na tyły, czy na boki. Stara się dostać do Warszawy. Odwody muszą być przygotowane. Odwody muszą natychmiast iść tam, gdzie jest najgorszy moment. Tam musi być natychmiastowa, szybka reakcja. Nerwy są napięte. To jest bój ludzkiej woli, nerwów, duszy i serca. Warszawa walczy i żołnierz broni się w łoskocie artyleryjskiego ognia, w palbie karabinowej. W tej chwili jeszcze jeden otwiera szturm nieprzyjacielski. Niech mężnemu sercu naszych żołnierzy towarzyszy mężne serce Warszawy. Proszę Państwa, jeszcze raz zabiorę głos. Otóż, żeby powetować choć w części to, że dzisiaj komunikatu normalnego żeśmy nie dali z dowództwa obrony Warszawy, to podam tylko jedną wiadomość urzędową i autorytatywną z frontu dalszego. W dniu dzisiejszym pod Lwowem wzięliśmy 5 tysięcy jeńców i rozbiliśmy 100 czołgów. Dobranoc.